Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Tony PS VR i w dzisiejszym materiale pokażę Wam najnowszy zwiastun nowej konsoli PlayStation 5. Oprócz nowej konsoli nie mogą oczywiście zabraknąć gogli do wirtualnej rzeczywistości, a nawet nowych kontrolerów Move. To wszystko za chwileczkę Wam pokażę w filmiku, pod którym też będę tam opowiadał mniej więcej, co ten sprzęt będzie potrafił, no i co najważniejsze, co będzie zapakowane do tej konsoli, jak i do tych gogli wirtualnej rzeczywistości, a także przypuszczalną cenę, no bo nie znamy niestety jeszcze dokładnej ceny oraz datę premiery, też niestety przypuszczalną. Ale to wszystko za chwileczkę w materiale, który będę Wam pokazywał. Pamiętajcie również, aby subskrybować mój kanał, zostawić łapeczkę w górze, jakiś komentarz by się przydał, na przykład co sądzicie na temat tego nowego sprzętu. Także nie przeciągajmy. Lecimy. Życzę miłego oglądania. Pozdrawiam. Cześć. Okej, no to lecimy. Wprawdzie na rynku obecnie co prawda króluje wciąż PlayStation 4, no ale coraz głośniej spekuluje się na temat PlayStation 5. Więc co przyniesie nowa generacja konsol japońskiego producenta? Firma Sony od lat udowadnia, że potrafi zadbać o graczy, oddając w ich ręce urządzenia najwyższej klasy. Wraz z nową generacją zaoferuje graczom jeszcze lepszą grafikę, nowe możliwości i zupełnie nową jakość rozrywki. No to okej. To kiedy ta premiera konsoli? No na tę chwilę pewne jest, że PlayStation 5 powstaje. Producent w końcu podzielił się oficjalnymi informacjami na ten temat. Przekazał je Mark Cerny, główny architekt urządzenia, w wywiadzie dla magazynu Wired. Przez długi czas nie podano nawet oficjalnego sformułowania PlayStation 5, lecz konsola nowej generacji. Trudno było jednak oczekiwać, aby Sony zdecydowało się na inne rozwiązanie niż piątka. Tak oczywiście się stało i na początku października 2019 roku w kolejnym wywiadzie dla Wired potwierdzono, iż nowa konsola to PlayStation 5. Na zapytanie, jakie wpiszemy w przeglądarkę Google, na przykład PlayStation 5, kiedy premiera, no niestety nie znajdziemy w 100% wiarygodnych informacji, aczkolwiek pojawiają się pewne poszlaki. Branżowe źródła początkowo sugerowały, że debiut może nastąpić jeszcze w okresie świątecznym 2019 roku. Rzeczywistość zweryfikowała te przypuszczenia. Oficjalnie potwierdzono, iż premiera PS5 zaplanowana jest na koniec 2020 roku, czyli najgorętszy okres w branży elektronicznej, no jak wszyscy wiemy, czyli święta Bożego Narodzenia. Jest to całkiem logiczne rozwiązanie, ponieważ umówione wyżej wyniki sprzedaży PlayStation 4 są na tyle dobre, że Sony wciąż zarabia na obecnej generacji. Następnie i chyba najważniejsze, co nas interesuje, to specyfikacja PlayStation 5, co tak naprawdę będzie nam oferowała nowa konsola. No i tutaj uzbrojcie się w cierpliwość, troszkę tego jest, a naprawdę warto posłuchać. Najważniejsze cechy PlayStation 5 to, i tu słuchajcie, bo ja jestem pod wrażeniem. AMD to właśnie ta firma po raz kolejny przygotuje podzespoły konsoli Sony. Procesor. Sercem PlayStation 5 będzie 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 3. generacji, wykonany w procesie technologicznym oparty na nowej architekturze Zen 2. Karta graficzna. Układ graficzny PlayStation 5 będzie specjalną wersją Radeon Navi z obsługą technologii Ray Tracing i rozdzielczości, słuchajcie, 8K. Także zapowiada się grubo. Ray Tracing. Co to jest Ray Tracing? Jest to realistyczne odwzorowanie oświetlenia w dynamicznym środowisku, co pozwala na tworzenie realistycznej oprawy graficznej i poprawiająca animacje świateł i cieni. Obecnie jedynie posiadacze najbardziej wydajnych komputerów mogą się nią cieszyć. 8K to nowa konsola PlayStation, ma obsługiwać obraz w rozdzielczości 8K, no zobaczymy. Dźwięk 3D Audio. Oddzielny układ mający zapewnić nową jakość dźwięku przestrzennego, co pozwoli na większą imersję. Dysk SSD. PlayStation 5 ma zostać wyposażony w najszybszy dysk SSD dostępny na rynku. Skróci to czas ładowania gier, nawet kilkunastokrotnie. I pozwoli na tworzenie znacznie większych i szczegółowych światów, większe pole widzenia w grach i płynniejszą rozgrywkę. Kompatybilność wsteczna.
I słuchajcie, to chyba to, co nas będzie cieszyło obecnych użytkowników konsol PS4 czy też PS4 Pro, czyli możliwość uruchomienia gier na PlayStation 5 z konsoli PS4. No to jest ciekawe. DualShock 5, ulepszona wersja kontrolera z haptyką, która zastąpi tradycyjne wibracje. Pozwoli to na zróżnicowanie efektów, czyli inaczej pad będzie zachowywał się w grze wyścigowej w zależności od nawierzchni, inna będzie reakcja na wystrzał z broni lub cios. Drugą nowością będą triggery adaptacyjne. Przyciski L2 i R2 będą stawiały różny opór w zależności od kontekstu gry. Napęd optyczny 4K UHD. Sony nie rezygnuje z tradycyjnych płyt, co oznacza, że wciąż będzie można skorzystać z konsoli jako domowego centrum rozrywki. Nowy interfejs PS5. Jeśli do danej gry trafi nowa zawartość, np. mapa do gry sieciowej lub misja do kampanii, to informacje o tym otrzymamy bezpośrednio z menu konsoli, bez konieczności uruchamiania gry. Instalowanie gier. Gracz będzie mógł wybrać, czy chce zainstalować całość gry, czy wyłącznie tryb multiplayer lub kampanię dla jednego gracza. W ten sposób szybciej będzie można zacząć zabawę, a z drugiej strony oszczędzić miejsca na dysku. Nie podano na razie ogólnej wydajności, jaką zaoferuje PlayStation 5. Można oczekiwać wydajności na poziomie nawet 13-14 teraflopów. Podam wam dla porównania, że najwydajniejsza konsola obecnej generacji Xbox One X cechuje się wydajnością tylko i wyłącznie około 6 teraflopów. Co to wszystko oznacza? Mimo deklaracji obsługi rozdzielczości 8K, to wydaje mi się wszystko mało prawdopodobne, aby gry tak naprawdę działały płynnie w tak wysokiej rozdzielczości. Zwłaszcza, że nawet bardzo mocne komputery nie oferują na tę chwilę takich możliwości. 8K odnosić się będzie raczej do obsługi np. filmów w takiej rozdzielczości. To, czego można oczekiwać od PlayStation 5, to rozgrywka w rozdzielczości 4K i bezproblemowa płynność obrazu na poziomie 60 klatek na sekundę. Dobra, no to jaka będzie cena tego PlayStation? Konsola PlayStation 4 trafiła do sprzedaży w cenie $399. W przypadku PlayStation 5 cena z pewnością nie będzie niższa. Zdaniem niektórych źródeł producent może zdecydować się na dokładnie taką samą cenę. Inne sugerują zaś, że gracze będą musieli zapłacić więcej, bo $499. Wiele zależy od sytuacji na rynku, a także od ostatecznej specyfikacji technicznej. Niewykluczone, że wynosić ona będzie nawet $599 lub konsola będzie dostępna w kilku wariantach, różniących się na przykład pojemnością dysku SSD. Także to tyle, jeżeli chodzi o PlayStation 5. No to czas na PlayStation VR i kontrolery Move. Wiele wskazuje na to, że w dniu premiery PlayStation 5 niestety nie będziemy mogli kupić gogli do wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji. Nie dlatego, że Sony porzuca tę technologię, wręcz przeciwnie, firma prawdopodobnie chce dopracować sprzęt, aby kusił klientów zarówno przystępną ceną, jak i wysoką wydajnością. Dziennikarze z serwisu Inverse.com zebrali przecieki oraz informacje patentowe z ostatnich tygodni, które przybliżają nam nieco pomysły Sony na wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w nowej generacji konsol. Największym zaskoczeniem może okazać się cena sprzętu. Plotki sugerują, że za PlayStation VR drugiej generacji zapłacimy, słuchajcie, $250, czyli mniej więcej tyle, ile Oculus liczy sobie za gogle w wersji Go, oferujące doświadczenia VR w jakości typowej dla sprzętów mobilnych. W tej stosunkowo niskiej cenie otrzymamy możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości 2560x1440 pikseli przy odświeżaniu rzędu 120 Hz i 220-stopniowym polu widzenia. Nowe gogle mają przepracować na jednym ładowaniu do 5 godzin. Tak, dobrze słyszeliście, nie będzie w końcu kabli, bynajmniej taki jest zarys nowych gogli. Każdy z nas zna skomplikowany proces podłączania, duża ilość zajmowanego miejsca oraz liczba kabli, jakich PSVR wymaga. Na dłuższą metę stanowi przeszkodę i niż zachętę. Sprzęt mimo wszystko ma ogromny potencjał i sprzedał się najlepiej ze wszystkich tego typu urządzeń na rynku. Gdyby jednak wyeliminować te niedogodności natury ergonomicznej, miałby szansę stać się jeszcze większym hitem. Oczywiście pod warunkiem, że otrzymalibyśmy również bardziej zaawansowane, kreatywniejsze gry.
Od czasu do czasu na PlayStation VR pojawia się jakaś tam pojedyncza perełka. No ale myślę, że wszyscy chcielibyśmy, aby interesujące nas tytuły pojawiały się tam z większą regularnością. Nowy headset będzie śledził położenie gałki ocznej i na pewno zastanawiacie się teraz, co to oznacza. No to już wam wytłumaczę. Wielu z was posiada VR w obecnej wersji i na pewno zauważyliście, że najostrzejszy obraz w goglach mamy patrząc na wprost, a gdy spojrzymy w któryś kąt, obraz jest niewyraźny i rozmazany. W nowej wersji będzie to rozwiązane poprzez właśnie sensor, który śledzi naszą gałkę oczną. Co więcej, zmieni się także sposób wyświetlania obrazu. Konsola będzie renderowała otoczenie w wysokiej rozdzielczości wyłącznie w tych partiach, na które spoglądamy. Reszta będzie wyświetlana w niższej jakości. Pozwoli to efektywniej zarządzać mocą obliczeniową konsoli i tworzyć nowe, doskonalsze, bardziej wiarygodne doświadczenia. Sony opatentowało także system śledzenia położenia głowy gracza korzystającego z hełmu VR, a w lepszym odczytywaniu tego, na jakie elementy spoglądamy, pomogą żyroskop i akcelerometr, które mają trafić do nowego hełmu PSVR. Te ostatnie dodatki mogą okazać się najistotniejsze, gdyż pozwolą zredukować mdłości, jakie początkujący gracze odczuwają w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim gogle będą w stanie precyzyjnie określić punkt skupienia ludzkiego wzroku i tak dostosować wyświetlanie obrazu, aby zminimalizować dezorientację błędnika. W przypadku kontrolerów Move wiele się nie zmieniło poza radykalnym wyglądem. Dodatkowo przycisk strzelania będzie posiadał haptykę, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku przycisków L2 i R2 w kontrolerze PlayStation 5. No i tracking będzie optyczny. Słuchajcie, to tyle z mojej strony. Ja się z wami już żegnam i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!